prezydenta życzę. Gutmany 2020, zaczynamy. Witamy bardzo serdecznie na finale drugiego plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na sportowca 2020 roku. A witają Państwa Paulina Malinowska-Kowalczyk, sekretarz generalna Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz oczywiście prezes Łukasz Szeliga. Witam wszystkich bardzo serdecznie tutaj w Muzeum Sportu, ale zdecydowaną większość Państwa przed monitorami swoich telefonów, laptopów, komputerów za pośrednictwem łączy internetowych. Dziękujemy internautom za oddane głosy, a członkom kapituły za pracę w trakcie tego plebiscytu. Drodzy Państwo, wiadomo, pandemia, czas wielkich wyzwań i wielkim wyzwaniem jest ten dzisiejszy wieczór dla nas, ale dzięki świetnej współpracy z anteną TVP Sport mamy wielką niespodziankę. Robimy wszystko inaczej i właśnie dlatego do poprowadzenia dzisiejszego finału poprosiliśmy dwoje prowadzących program pełnosprawni, czyli Sylwię Michałowską i Mateusza Jareckiego. I tak naprawdę właśnie w tym momencie im oddajemy głos i pałeczkę prowadzenia całego finału. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Witamy Państwa bardzo serdecznie, ale zaczniemy nietypowo. Zaczniemy od czegoś, czego w scenariuszu nie ma i dlatego głos oddamy panu prezesowi. Rzeczywiście będzie to zaskoczenie, bo nie ma tego w scenariuszu. Nasze działania Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego zostały zauważone przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski i jest to tutaj oto na stoliku pewnego rodzaju niespodzianka. Została wyróżniona osoba, z którą współpracuję już od wielu lat i jest wiele pozytywnych efektów z tej współpracy. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą następne owoce i sport paraolimpijski będzie się rozwijać jeszcze bardziej. Żeby nie przedłużać, specjalną nagrodę otrzymała Paulina Malinowska, sekretarz generalny Komitetu Paraolimpijskiego w kategorii kobiety w sporcie, w podkategorii budowniczowie sportu paraolimpijskiego. Paulina, serdecznie gratuluję. To, co robisz w kontekście promocji sportu paraolimpijskiego, zostało zauważone przez IPC. Ja powiem tak, ta statuetka weszła naprawdę na paręnaście sekund, także bardzo dziękuję. Bardzo jestem wzruszona i nie wiem, czy dam radę. Staraliśmy się naprawdę to wszystko ukryć. Teraz scenariusza. Ale Paulino, możesz już wziąć tę nagrodę. Dzisiaj sama obsługa, niczego nie dotykamy. Nagrody każdy sobie bierze sam. Tak, to ja ją zaprezentuję. Faktycznie to jest taka kategoria, ja wiedziałam, że ją otrzymałam, bo to jest kategoria przyznawana 8 marca przez IPC, ale absolutnie się nie spodziewałam, że dzisiaj ją będę odbierać. Bardzo Wam dziękuję i to naprawdę jest niespodzianka. Gratulacje. Oby tak dalej. Gratulujemy, a teraz porozmawiajmy o tym, jaki ten rok był dla Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i dla parasportowców. Łukaszu, jak Wam się żyło, jak daliście sobie radę w tym niełatwym czasie. Jako, że jesteśmy na początku gali, na wstępie pragnę serdecznie podziękować zawodnikom i trenerom, tym osobom, które są na pierwszej linii zmagań sportowych, ale nie tylko im, ponieważ wspierane działania zawodników i trenerów są specjalistami, dietetykom. Dziękuję dietetykom, fizjoterapeutom, fizjologom, lekarzom, serwisantom, biomechanikom i wszystkim tym, którzy na co dzień pracują na to, że sięgamy po medale paraolimpijskie. Dziękuję wolontariuszom i wszystkim działaczom w klubach, którzy na co dzień budują ten sport, organizują treningi, organizują zawody na arenie krajowej, które potem stają się wrotami do kariery paraolimpijskiej.
nie sposób byłoby podziękować wspomnianym osobom, gdyby nie nasi świetni partnerzy. Od zawsze jest z nami resort sportu. Ministerstwo Sportu, można powiedzieć, jest od samego początku, ciągle nas wspiera i w zasadzie możemy się dzięki temu rozwijać, ale nie tylko mamy wsparcie z instytucjonalnych, rządowych agent, mamy również coraz szersze grono partnerów i sponsorów. Serdeczne podziękowania dla City Handlowy, który jest głównym partnerem gali. Dziękuję naszemu sponsorowi strategicznemu Orlenowi, który napędza nas pozytywną energią. Dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możemy realizować szereg przedsięwzięć, które popularyzują sport paraolimpijski w kraju. Dzięki marce 4F jesteśmy ubierani w taki sposób, że czujemy się elegancko, komfortowo, wygodnie, a naszych strojów zazdroszczą nam inne ekipy na Igrzyskach Paraolimpijskich. O naszą mobilność i logistykę dba Toyota. Wiadomo, i w treningu, i w zawodach to bardzo ważne aspekty poruszania się. Czymże byłoby wsparcie naszych zawodników, gdyby nie było kontekstu zdrowotnego. Grupa LuxMed dba o naszych zawodników. Jeśli któremukolwiek coś się przytrafia, to bardzo szybko dzięki tej współpracy wraca do zdrowia. A dodatkowego spokoju dostarcza nam Allianz. Spokój, jakby nie było, jest cechą mistrzów. LOT to kolejna instytucja, która umożliwia nam lepsze podróżowanie pomiędzy kontynentami i różnymi krajami na szereg wydarzeń sportowych. Instytut Monitorowania Mediów dostarcza nam informacji, dzięki którym łatwiej rozmawia się nam z naszymi partnerami, sponsorami. Mając liczby, jest po prostu łatwiej mówić o tym, co robimy. TVP Sport i Polskie Radio pomaga nam promować nasz sport paraolimpijski na co dzień, ale to wszystko też nie miałoby swojego miejsca, gdyby nie osoby, z którymi współpracuję na co dzień. Bardzo serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom z Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. Mam wrażenie od kilku lat, że dzięki nim właśnie akcje hashtag niemożliwe nie istnieje, realizujemy na co dzień po prostu pracując, a mam nadzieję, że dzięki tej świetnej współpracy i na zewnątrz, i wewnątrz strukturalnie w ruchu paraolimpijskim akcję hashtag kibicujemy paraolimpijczykom doprowadzimy do jakichś rekordowych liczb, kiedy już igrzyska w Tokio będą miały miejsce. Paulina, w tym roku wasza aktywność była zupełnie inna, ale co udało się zrobić? Faktycznie ten rok to było niezwykłe wyzwanie. Dla mnie jest to rok, w którym robiliśmy wszystko, czego prawdopodobnie nie podjęlibyśmy się, gdyby nie pandemia. Ale ja nie będę o tym opowiadać, tylko zobaczcie Państwo sami.
Dużo się działo. Drodzy zawodnicy, trenerzy i działacze, wszyscy przyjaciele sportu paraolimpijskiego w naszym kraju. Kiedy rok temu spotkałem się z Państwem podczas gali pierwszego plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, zakładaliśmy, że dziś będziemy podsumowywać start Polaków w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Stało się inaczej. Pandemia całkowicie zmieniła kalendarz sportowy 2020 roku. Wiele zawodów zostało przełożonych lub odwołanych, w tym najważniejsza dla każdego sportowca impreza czterolecia, czyli Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie. Wiem, że dla wielu z Państwa dzień, gdy ogłoszono decyzję o przełożeniu Igrzysk na 2021 rok, był najgorszym dniem pandemii. I doskonale Was rozumiem. Dla każdego zawodnika i zawodniczki zawody oraz sportowa rywalizacja są jak tlen. Trudno bez niego oddychać. A Igrzyska to spełnienie marzeń każdego sportowca. Jednak musieliście zaakceptować nową rzeczywistość i odnaleźć się w nowych warunkach przygotowań. Cieszę się, że Polski Komitet Paraolimpijski, mimo trudności związanych z pandemią, organizuje plebiscyt na sportowca roku. Dzisiejszy finał w formie transmisji online, bez udziału gości i publiczności, jest nietypowy. Ale paraolimpijczycy słyną z tego, że potrafią pokonywać wszelkie trudności. Często powtarzacie, że niemożliwe nie istnieje. Patrząc na to, co robicie na co dzień w sporcie, nie można się z tym nie zgodzić. Gratuluję wszystkim finalistom i laureatom. Gutmany 2020 na pewno trafią w dobre ręce. Wszystkim życzę zdrowia i sukcesów. Życzę także, by rok 2021 był pełen sportowych wydarzeń. Życzę, by Igrzyska w Tokio były dla Was szczęśliwe i byście spełnili na nich wszystkie swoje marzenia. Powodzenia! Bardzo dziękujemy, panie prezydencie. Bardzo się cieszymy, że akcję, plebiscyt, nasz plebiscyt wsparł, zgodził się wesprzeć prezydent Rzeczypospolitej Polski, pan Andrzej Duda. A teraz musimy państwu powiedzieć, że partnerami plebiscytu są City, City Handlowe oraz Ministerstwo Sportu, a patronami medialnymi TVP Sport i Polskie Radio SA. Teraz chyba musimy też powiedzieć o samym plebiscycie, bo były tego głosowania aż trzy etapy. Na początku oczywiście trzeba było zgłosić kandydatów i tutaj największa walka była w tej rywalizacji o miano najlepszego sportowca, bo w tej kategorii było aż 40 nominowanych. Dokładnie, 40 nominowanych, a kapituła wybrała z nich 10 najlepszych. Łącznie mamy dzisiaj nominowanych aż 25 wydarzeń, organizacji, trenerów i sportowców. Bardzo zacięta była rywalizacja podczas głosowania internetowego. Można to było robić do 22 listopada, do północy. I wiemy, że te ostatnie głosy padły kilka sekund dosłownie przed północą. Co jest jeszcze istotne? Dokładnie tak było. Istotne jest to, że waga głosów jest pół na pół, czyli w połowie decyduje kapituła o tym, kto zostanie najlepszym, kto otrzyma te piękne statuetki, a w połowie decydują to państwo, zdecydowali państwo, internauci. To może sprawdźmy, popatrzmy na tych 10 nominowanych. Nominowani w kategorii sportowiec. Barbara Bieganowska, biegaczka długodystansowa, wielokrotna mistrzyni Polski, świata oraz mistrzyni paraolimpijska kategorii T20. Adam Brzozowski i Kamil Kuczyński, kolarze, którzy podczas tegorocznych Mistrzostw Świata sięgnęli po srebrny medal w sprincie drużynowym oraz brązowy indywidualnie w sprincie. Adrian Castro, lider światowego rankingu w szabli kategorii B, brązowy medalista Igrzysk Paraolimpijskich. Patryk Chojnowski, wielokrotny medalista Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy w tenisie stołowym. Kinga Druszcz, zwyciężczyni w zawodach Pucharu Świata w szabli kategorii A w Eger, obecnie druga w światowym rankingu szablistek. Faustyna Kotłowska, tegoroczna rekordzistka świata w kuli, dysku i oszczepie, medalistka Mistrzostw Świata i Europy. Jolanta Majka i Michał Gadowski, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Europy w wioślarstwie. W
Wojciech Makowski, pływak i raper, medalista Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Natalia Partyka, tenisistka stołowa, wielokrotna medalistka Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. W tym roku wywalczyła kolejny awans na Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Tokio. Renata Śliwińska, tegoroczna rekordzistka świata w kuli i oszczepie, medalistka Mistrzostw Świata i Europy. Nominowani w kategorii trener, trenerka. Marek Gniewkowski, trener reprezentacji Polski w szermierce na wózkach, szkoli m.in. Adriana Castro i Kingę Druszcz. Tomasz Kaźmierczak, trener wioślarskiej reprezentacji Polski. Pod jego skrzydłami są Jolanta Majka, Michał Gadowski czy Jarosław Kajling. Zbigniew Lewkowicz, trener sekcji lekkoatletycznej Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start oraz kadry narodowej. W tym roku jego zawodnicy ustanowili aż 5 rekordów świata podczas paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski oraz uzyskali inne znakomite rezultaty. Andrzej Ochal, trener kadry narodowej tenisa stołowego. 9 jego podopiecznych uzyskało kwalifikacje do Tokio, a pozostała 9 walczy o awans. Wojciech Zajdel, trener pływackiej kadry narodowej, wieloletni trener klubowy Startu Wrocław i wykładowca akademicki. Nominowani w kategorii wydarzenie sportowe. Para lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Krakowie. 23. Hetman Tandem Cup i Hetman Paracycling Cup. ITTF Para Polish Open 2020. Turniej Mistrzostw Polski Rugby na wózkach 2020. Halowe paralekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Federacji Virtus. Nominowani w kategorii organizacja sportowa. Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin. Polski Związek Rugby na wózkach. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start Białystok. Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start w Zielonej Górze. Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start. Poznaliśmy wszystkich nominowanych, a oto piękne statuetki Gutmanów. Skąd pochodzi ta nazwa? To jest chyba istotne. Nie wszyscy wiedzą, że od nazwiska Sir Ludwiga Gutmana, który jest pomysłodawcą tego ruchu paraolimpijskiego, ale też neurochirurgiem, który urodził się dokładnie 120 lat temu w Toszku koło Katowic. Przed wojną wyemigrował z Niemiec, a gdy osiedlił się w Wielkiej Brytanii w 1948 roku, zorganizował zawody łucznicze dla weteranów II wojny światowej. 12 lat później w Rzymie odbyły się pierwsze w historii Igrzyska Paraolimpijskie. Paulina Malinowska-Kowalczyk dotarła do córki Sir Ludwiga Gutmana, Ewy, która zgodziła się, by statuetki przyznawane w naszym plebiscycie nosiły imię jej ojca. Dodatkowo statuetki zostały zaprojektowane przez znanego rzeźbiarza Andrzeja Rynesa, tego samego zresztą, który zaprojektował statuetki czempiona. I co istotne, są to rzeźby sygnowane przez autora. Zanim dowiemy się, kto otrzyma tytuł sportowca, najlepszego sportowca 2020 roku i statuetkę imienia Sir Ludwiga Gutmana, pragniemy podkreślić, że patronem generalnym drugiego plebiscytu jest City i City Handlowe. Ta marka już wpisała się w ten krajobraz paraolimpijski, bo jest partnerem już od lat Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego, a od ubiegłego roku także Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Za to serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że to już tradycja. Zatem zaczynamy od kategorii Organizacja Sportowa Roku 2020. Fundatorem wszystkich statuetek, bo to też musimy powiedzieć, jest sponsor strategiczny Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, polski koncern naftowy Orlen. W zeszłym roku, pamiętasz Mateusz, kto otrzymał Gutmana? Pamiętam dokładnie, była to Fundacja Złotowianka, czyli wspaniałe kobiety, wspaniałe... Ja wiem, dlatego pamiętasz. Być może, które trenują naszych rejsrunnerów i rejsrunnerki. A kto jest nominowany w tym roku? Zobaczmy.
Klub Sportowy Inwalidów Start Szczecin. Polski Związek Rugby na Wózkach. Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start Białystok. Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Start w Zielonej Górze. Oraz Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start. A o ogłoszenie, kto otrzyma ten tytuł, prosimy przedstawiciela PKN Orlen S.A., panią Agatę Pniewską, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Kultury i Eventów. Szanowni Państwo, drodzy sportowcy, w imieniu pana prezesa Daniela Obajtka serdecznie dziękuję za kolejny rok współpracy z PKN Orlen, za waszą postawę, wytrwałość w dążeniu do celu i za to, że jesteście fantastycznymi ambasadorami Polski i naszej marki. Za nami bardzo trudny rok, który wywrócił świat sportu do góry nogami, ale wierzę głęboko, że wyjdziemy z tej sytuacji jeszcze mocniejsi. Życzę wam zdrowia i wielu sukcesów w przyszłym roku, szczególnie dlatego, że jest to rok Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Będziemy trzymali za was kciuki. A nagrodę w kategorii Organizacja Sportowa 2020 otrzymuje Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start. Serdecznie gratuluję. My też oczywiście gratulujemy i przypominamy, że laureat otrzymuje statuetkę Gutmana ufundowaną przez PKN Orlen, sponsora strategicznego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a także bon paliwowy o wartości 3000 zł i oczywiście zestaw upominków ufundowany przez pozostałych sponsorów i partnerów. Z nami jest już pan Eugeniusz Grabowski, wiceprezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. Od razu poprosimy, żeby zabrał pan swoją statuetkę ze stolika. Tak piękna, tylko trochę waży, proszę uważać. Powiedzmy, jak Start poradził sobie właśnie w tym trudnym roku? Jaki patent znalazł na to, by właśnie otrzymać tę piękną statuetkę? A no właśnie. Patentem u nas, powiem tak, ludzie, ludzie i po trzykroć ludzie. To ja zapytam, ilu jest tych ludzi, bo to też istotne. Dla ilu jest ta nagroda? Najistotniejsze, kto pracuje w sporcie powszechnym, kto tworzy sport wyczynowy, wyobraźcie sobie Państwo, to jest raptem grupa 13 osób. 13 osób to pracownicy Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start. To oni poprzez swoją fantastyczną pracę właśnie przygotowują wszystkie te nasze wspaniałe imprezy. Bez mała jest ich około 100. Ale zawodników i trenerów i oddziałów macie znacznie więcej. Oczywiście, trzymając się liczby, za tą statuetką stoi 60 oddziałów. Oczywiście porozrzucanych, rozmieszczonych w całej Polsce. To oni tworzą, czy organizują fantastyczne lokalne imprezy. To oni organizują nabory zawodników. No i mamy takie efekty, jakie mamy sportowe. Ale niesamowite było to, że pandemia was nie przestraszyła. Mam wrażenie, że jeszcze prężniej działaliście mimo tych obostrzeń. Sportowcy niepełnosprawni mają to do siebie, że uodpornieni są na przeciwności losu i pewnie tak jak każdego Polaka i sportowców niepełnosprawnych dosięgło to w jakiś sposób, prawda? Natomiast potrafiliśmy się temu przeciwstawić i wykonywaliśmy swoją fantastyczną pracę. Panie Eugeniuszu, bardzo dziękujemy, gratulujemy. I prosimy o więcej od razu. Prosimy o więcej, a teraz pora na kolejną kategorię. Okay. Nowe 2020 roku. Teraz ty, czy ty pamiętasz, kto w zeszłym roku otrzymał właśnie tę statuetkę? Pamiętam, że nie jestem w stanie zapamiętać tej nazwy, bo jest bardzo długa, zawsze ją czytałam, więc przeczytam i tym razem. Bydgoszcz 2019 World Para Athletics Grand Prix i 47. Para Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Uff. A tutaj udało się. A tutaj warto oczywiście nadmienić, że te mistrzostwa były kluczowe, były przygotowaniem do tego, by w przyszłym roku, a właściwie w obecnym, odbyły się Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy. Niestety przez pandemię, przez koronawirusa te mistrzostwa się nie odbyły. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku dojdą już do skutku. No ale popatrzmy na nominowanych w tym roku. 48. Para Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Krakowie. 23. Hetman Tandem Cup i 1. Hetman Paracycling Cup. ITTF Para Polish Open 2020.
turniej Mistrzostw Polski rugby na wózkach. Halowe para lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata Federacji Virtus. A o ogłoszenie, kto otrzymuje Gutmana 2020, poprosimy przedstawiciela firmy Toyota Motor Poland, pana Roberta Mularczyka. Dzień dobry państwu. Senior... Nazywam się Robert Mularczyk i reprezentuję firmę Toyota Motor Poland. Toyota jest partnerem Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, stąd moja obecność tutaj dzisiaj. Chciałem państwa z tego miejsca poinformować, że statuetkę w kategorii Wydarzenie Sportowe Roku 2020 otrzymują 48. para lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski w Krakowie. Gratulujemy, to doskonała wiadomość. Tegoroczne para lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski odbyły się w Krakowie na tamtejszym stadionie Akademii Wychowania Fizycznego i była to największa tego typu w Europie, a prawdopodobnie największa na świecie impreza. Zawodnicy startowali nie tylko ci z Polski, ale także z innych krajów Europy: Portugalii, Danii, Grecji, Malty czy Chorwacji. To była pierwszy raz taka możliwość od wybuchu pandemii, by w zawodach można było walczyć o zdobycie kwalifikacji, które w przyszłości pozwolą brać udział w zawodach w określonych grupach startowych. Jeszcze raz gratulujemy Krakowowi. Brawo wy! Brawo, brawo i przypominamy, że laureat otrzymuje statuetkę Gutmana ufundowaną przez PKN Orlen, sponsora strategicznego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a także bon o wartości 3000 zł i oczywiście zestaw upominków ufundowany przez naszych pozostałych sponsorów i partnerów. A z nami jest już Marcel Jarosławski, czyli dyrektor, organizator 48. para lekkoatletycznych Mistrzostw Polski w Krakowie. Na co dzień widzimy go w dresie, dziś pięknie wygląda. Marcel, jak udało się zorganizować tak dużą imprezę w tak trudnym czasie? No właśnie, był to rok dziwny. Wszyscy odczuwamy do dzisiaj jego skutki. Nawet tutaj też my się spotykamy w niecodziennych okolicznościach. Po prostu pojawiła się taka okazja, że można było zorganizować imprezę w miarę normalnych warunkach. Pojawiła się też propozycja z Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego, żebyśmy przeprowadzili klasyfikację medyczną międzynarodową. Przyjechało do nas 3 klasyfikatorów i do tej pory to jest jedyna taka klasyfikacja, która odbyła się na świecie. Więc po prostu, krótko mówiąc, trafiliśmy w dobry moment. Zebraliśmy dobry zespół wspólnie z klubem sportowym AZS AWF Kraków i po prostu zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski, tak jak to robimy co roku. Czas pokazał, że była to jedna z większych imprez na świecie. Ile osób potrzebowaliście do współpracy, żeby ta impreza się udała? Gdyby dodać wszystkie osoby zaangażowane w organizację sędziów, obsługę techniczną, tych obecnych na stadionie, no to spokojnie by wyszło około 100 osób. Natomiast tych, którzy przyjechali z zawodnikami, czy też pracują z nimi na co dzień, no to już niezliczona liczba. Czyli dobrze, że ta nagroda jest bardzo ciężka. Każdy może sobie te kilka gram wziąć dla siebie. Miejmy nadzieję, że tak, że się jakoś dobrze podzielimy. Tym bardziej jest z czego się cieszyć, ponieważ na tej imprezie padły znakomite rezultaty. Tak. 5 rekordów świata. Faustyna Kotłowska i Renata Śliwińska. Wiele bardzo dobrych wyników. Wielu zawodników uzyskiwało rekordy życiowe. No, czyli krótko mówiąc, też gratulacje dla sztabu szkoleniowego. Zawodnicy trafili z formą na igrzyska. Niestety igrzyska się nie odbyły. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje, za te mistrzostwa. Czekamy na kolejne. Na pewno będziemy z naszą kamerą TVP Sport i magazynem Pełnosprawni. Zapraszam. I Marcel, od razu prosimy, zabierz swoją statuetkę, żebyś nie zapomniał. Jest bardzo cenna i bardzo ciężka. Tak, tak. Każda jest podpisana, śmiało. Tak, nikt się nie pomyli. Rzeczywiście. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. W naszym scenariuszu jingle. Właśnie. Przypominamy, że partnerem plebiscytu jest City, City Handlowy. Tak było też w ubiegłym roku. Wtedy ta gala była gwarna, huczna, mnóstwo osób, a teraz, inaczej. Miejsce mamy równie zacne. Jesteśmy w Muzeum Sportu i Turystyki w Polskim Komitecie Paraolimpijskim i z nami jest dyrektor tegoż muzeum, Sławomir Majcher. Dobry wieczór. Muzeum jest olimpijskie, ale może jeszcze w przyszłości będzie też paraolimpijskie, panie dyrektorze. Jesteśmy przy pięknej ścianie. Kiedy na tej ścianie zawisną także medale paraolimpijskie? Rzeczywiście jest to wyjątkowe miejsce, jest to serce Muzeum Sportu i Turystyki. Za nami widnieją plakiety, ponad 300 plakiet wszystkich polskich sukcesów sportowców olimpijczyków.
Chyba, panie dyrektorze, pana nie słyszymy. Musimy chwileczkę poczekać. A, zaraz poprawimy. Zaraz tylko poprawimy. To jest, można powiedzieć, internetowa transmisja na żywo, więc wszystko tutaj jest... Mamy mikrofon, proszę sprawdzić, działa. Mam nadzieję, że teraz... Na żywo, tak. To jest dowód, że to jest wszystko na żywo. Witam raz jeszcze państwa bardzo serdecznie. Dobrze, to powiedzmy, jak to jest z tą ścianą i kiedy zawisną na niej medale paraolimpijskie? Tak, to jest ściana chwały polskiego sportu olimpijskiego. Tutaj widnieją plakiety ponad 300 polskich sportowców i osób, które zdobyły laury na Igrzyskach Olimpijskich. O tym, kiedy znajdą się tutaj trofea paraolimpijczyków, może w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast rzeczywiście to jest wyjątkowe miejsce i bardzo się cieszę z tego, że teraz możemy tutaj gościć również paraolimpijczyków, czyli tych sportowców, którzy osiągają wielkie sukcesy, którzy mam nadzieję tutaj również zagoszczą w tym, myślę, że najważniejszym dla historii polskiego sportu miejscu. Trzyma pan w ręku gorącą publikację. Co to takiego? Tak. Tu rzeczywiście wczoraj z drukarni przyszła do nas publikacja Medale paraolimpijskie w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki. Jest to pionierskie wydawnictwo. W polskim piśmiennictwie dotychczas nikt nie opisywał ani nie prezentował medalów paraolimpijskich. W naszych zbiorach jest obecnie 11 takich medali wybitnych sportowców, między innymi Jadwigi Polasik, Katarzyny Rogowiec czy Krzysztofa Pendera. Myślę, że wkrótce dołączą do nich kolejne trofea, tak żeby ta kolekcja nasza była coraz bogatsza, coraz piękniejsza i coraz lepiej oddająca chwałę polskich sportowców paraolimpijczyków. I oby tak było. Wiemy także, że współpraca muzeum z PKPAR-em przebiega w sposób znakomity. I tutaj już nieopodal, za chwilę, będzie nowa wystawa. Co tam będziemy mogli zobaczyć? Rzeczywiście, będzie to taki gest i hołd oddany sportowcom paraolimpijczykom. Zaprezentujemy sprzęt. Ten sprzęt, na którym zdobywają medale, na którym trenują. Znajdzie się tu między innymi monoski, platforma szermiercza, piłka do blind footballu, którą będzie można nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć, bo to jest taka wyjątkowa piłka z dzwoneczkami w środku. Także myślę, że osoby, które będą zwiedzały nasze muzeum, poznają lepiej historię polskiego sportu paraolimpijskiego. W tej publikacji zresztą też znajduje się historia Sir Ludwiga Gutmana, także my też nawiązujemy i to jest taki nasz przypadkowo, ale pewnie nieprzypadkowo połączony akurat front działań, że my również jako Muzeum Sportu włączamy się w ten wielki, wielki ruch paraolimpijski. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za gościnę. Jest nam tutaj bardzo miło. No i już nie możemy się doczekać, kiedy muzeum zostanie otwarte. Ja również. I wtedy, jak tylko po epidemii, jak tylko wrócimy do normalności, ta ekspozycja już będzie na państwa czekać. I będziemy my czekać i nasze muzeum na trofea tych sportowców, którym dziś gratuluję z całego serca i tym laureatom i nominowanym, bo ich sukcesy są naszymi sukcesami i mam nadzieję, że wkrótce zagoszczą oni w naszym muzeum ich trofea. My też mamy taką nadzieję. Dziękujemy. Przechodzimy do dalszej części naszej gali. Nagroda specjalna oznacza nagrodę dla przyjaciela sportu paraolimpijskiego. W ubiegłym roku otrzymał ją Marcin Gortat, czyli wielki człowiek o wielkim ciele i wielkim sercu, który wspiera na co dzień koszykarzy, ale nie tylko tych pełnosprawnych, ale także niepełnosprawnych, za co serdecznie mu dziękujemy i mamy nadzieję, że dalej będzie kontynuował tę współpracę. A w tym roku nagrodę specjalną otrzyma osoba, o której więcej wie Paulina Malinowska-Kowalczyk. Ja oczywiście nie powiem teraz, bo ten przywilej zostawię innej osobie, kto ją otrzyma, ale powiem tak, to jest nagroda specjalna, nagroda, którą przyznaje Kapituła takim ludziom, którzy dla sportu paraolimpijskiego lub sportu osób z niepełnosprawnościami robią rzeczy niezwykłe. W zeszłym roku, tak jak wspomnieliście, otrzymał ją Marcin Gortat, wielkie nazwisko, wielka marka, ale także Kapituła pragnie doceniać te osoby, których czasami nie widać, a które naprawdę mają ogromny wkład w rozwój i promocję ruchu paraolimpijskiego w naszym kraju. Ale o ogłoszenie, kto tę nagrodę otrzyma, bardzo prosimy Marka Szkolnikowskiego, dyrektora anteny TVP Sport. Szanowni państwo, to ogromny zaszczyt, przywilej i honor móc ogłosić, kto zostanie przyjacielem sportu paraolimpijskiego za 2020 rok.
Tym bardziej, że TVP Sport jest przyjacielem sportu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy partnerem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego już od wielu, wielu lat. W 2021 roku planujemy rekordową liczbę godzin z transmisji z Igrzysk Paraolimpijskich oraz z Mistrzostw Europy w amfutbolu, które będą się odbywać w Polsce, co jest ewenementem nie tylko na skalę Polski, ale na skalę całego świata, bo po raz pierwszy w historii tak dużo godzin transmisji ze sportów osób z niepełnosprawnościami zagości na antenie otwartej telewizji polskiej. Bardzo cieszę się, że współpracujemy od wielu lat. Program Pełnosprawni już jest legendarnym programem oglądanym przez rzeszę naszych widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy osób z niepełnosprawnościami. A przyjacielem sportu paraolimpijskiego, tak naprawdę przyjaciółką sportu paraolimpijskiego jest osoba mądra, pracowita i dobra, która tym dobrem dzieli się ze wszystkimi, którzy ją otaczają. Niekiedy zwraca się do mnie szefie, a prawda jest taka, że od zawsze marzyłem, żeby mieć taką szefową. Przyjaciółką sportu paraolimpijskiego za 2020 rok została pani Renata Bielecka. Szefowo, bardzo dziękuję i proszę o więcej. Bijemy brawo Renacie Bieleckiej, która jest wydawcą magazynu Pełnosprawni od 9 lat. To do niej trafiają wszystkie pomysły. To ona czuwa nad każdym programem, czuwa też nad nami, prezenterami, reporterami. Nigdy nie jesteśmy głodni, a gotuje świetnie i to każdy może powiedzieć. Zaraz pokażemy film, jak nam pomaga na planie zdjęciowym i tam też jest tort, więc bardzo poprosimy o te ilustracje, bo chętnie zobaczymy Renatę Bielecką w akcji. To jest taki fragment naszego dnia, kiedy nagrywamy kolejne odcinki magazynu Pełnosprawni. Ten magazyn jest emitowany w TVP1. W każdą sobotę o 8:40, nieważne czy pada, nieważne czy jest śnieg, Renata czuwa, żebyśmy wszystko dobrze powiedzieli. Tutaj rysuje nam linię, dokąd możemy dojść, żeby ostrość kamery utrzymała się, nawet monitory nosi. To wszystko robi Renata Bielecka, przyjaciel sportu paraolimpijskiego. I jest właśnie, to był tort na 150. odcinek niebawem. Renata wyliczyła, że w marcu będzie odcinek numer 400. Renato, bardzo serdecznie gratulujemy. Wiem, że jesteś zaskoczona, niczym nie wiedziałaś. O niczym nie wiedziałam i jak to zrobiliście, że to ukryliście? Było to bardzo, bardzo trudne. No, wydawało mi się, że nad wszystkim czuwam jednak. To ja tylko dodam, że tak jak w każdej kategorii, także tu laureat otrzymuje statuetkę Gutmana, więc proszę wejść Gutmana, ufundowaną przez PKN Orlen, sponsora strategicznego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, a także bon paliwowy na 3000 zł. Będziesz mogła dużo jeździć i oczywiście zestaw upominków ufundowany przez pozostałych sponsorów i partnerów. Jak się z tym czujesz, powiedz? Czuję się bardzo dobrze, ale jednocześnie od razu mi się pojawiło marzenie. Czy można byłoby jakoś sklonować tego Gutmana, żeby było dla wszystkich? Bo to fajnie być przyjacielem, ale jak się ma wokół siebie przyjaciół i takich ludzi jak wy i ci, których nie ma tutaj dzisiaj z nami, czyli Dominika i Marcina i wszystkich innych, którzy przecież pracują na to. Także ogromnie dziękuję. Jestem naprawdę mega zaskoczona to, że to się tak udało. No kurczę, byłam na spotkaniu. Wszystko wydawało mi się, że kontroluję. Kontrolujesz. Dziękuję. Gratulujemy. Serdecznie. Dziękujemy. Teraz pora na kolejną kategorię. Trener lub trenerka roku. W ubiegłym roku Gutman trafił do rąk Andrzeja Ochala. A kto jest nominowany w tym roku? Popatrzmy. Marek Gniewkowski. Tomasz Kaźmierczak. Zbigniew Lewkowicz. Andrzej Ochal. Oraz Wojciech Zajdel. A o ogłoszenie zwycięzcy poprosimy przedstawiciela Allianz Polska, pana Michała Podogrodzkiego, dyrektora marketingu i komunikacji korporacyjnej. Dobry wieczór Państwu. Mówię dobry wieczór, a tymczasem za oknem świeci piękne słońce.
Dziwne mamy czasy. Dziwne po pierwsze dlatego, że niestety nie możemy spotkać się dziś osobiście. Bardzo żałuję z tego powodu, bo dla mnie te spotkania były zawsze bardzo inspirujące. Dziwne także dlatego, że o dziwo można być w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach. Zarówno ja, jak i cały zespół Allianz Polska i cała drużyna Allianz na świecie jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy wspierać ruch paraolimpijski. Jesteśmy dumni z tego, że możemy działać w dobrej sprawie. Dla mnie dziś to ogromny zaszczyt móc wręczyć po raz kolejny nagrodę laureatowi plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Kto tę nagrodę otrzymał i jakiej kategorii, tajemnica jest w tej kopercie. Otóż niezmiernie miło mi ogłosić, że zwycięzcą drugiego finału plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na sportowca roku 2020 w kategorii trener roku 2020 otrzymuje biegacz, lekkoatleta, wielokrotny mistrz Polski i uczestnik wielu imprez międzynarodowych. To Państwa trochę naprowadzi. Trener sekcji lekkoatletycznej Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start oraz trener kadry narodowej, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, posiada ogromne doświadczenie w wyszukiwaniu młodych talentów i, co ważniejsze, potrafi przekonać ich do rozpoczęcia kariery sportowej. Właściwie chyba wszystko jest jasne, teraz pozostaje tylko formalność. Otóż statuetkę imienia Sir Ludwika Gutmana w kategorii Trener Roku 2020 otrzymuje Zbigniew Lewkowicz. Gratulujemy. Tak, tak, tak. My też bijemy brawo. Panie trenerze, co było, co jest najtrudniejsze w pana pracy? W sumie praca trenera jest bardzo trudna, zwłaszcza w sporcie niepełnosprawnych. Tutaj najtrudniejsze to chyba jest ta systematyczność. Trzeba być bardzo systematycznym i wierzyć w to, co się robi. Ja myślę, że gdybym nie miał tej wiary, to moje szanse spadłyby do jakiegoś minimum, a wszystkie sukcesy moich zawodników dawają mi takiego napędu do dalszej pracy. A takie nagrody? No, nagroda jest uwieńczeniem przede wszystkim pracy, ale tutaj z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy też na mnie głosowali, bo to też jest zasługa, myślę, że w dużej mierze znajomych, przyjaciół. Pozdrawiam Gorzów Wielkopolski, pozdrawiam całą moją rodzinę, pozdrawiam przede wszystkim żonę i córeczkę. No i myślę, że bez takich osób, które wspierają tą pracę, a mamy ich dużo w Gorzowie, czyli działacze, pracownicy biura, nie byłoby tego motoru, który no, daje nam siłę. My również wszystkich pozdrawiamy, ale muszę pana zapytać, czy ta forma na przykład Renaty Śliwińskiej czy Faustyny Kotłowskiej, które biły rekordy świata w tym roku, nie przyszła trochę za wcześnie? Wiem, że szykowaliście się na Tokio. Tokio nie ma, Tokio będzie za rok. Czy będzie trudno? Czy dziewczyny właśnie teraz już odpoczywają, by znowu na tą imprezę docelową być w jak najwyższej formie? Forma przyszła wtedy, kiedy miała przyjść. To był czas igrzysk. Jakby były igrzyska, to akurat w tym terminie. Także ja jestem pewny tego, że dobrze przepracowaliśmy i trafiliśmy z formą przede wszystkim. Wiem, jak to powtórzyć i myślę, że jeżeli będzie zdrowie, jeżeli nie będzie żadnych innych przeszkód, to powtórzymy tą formę jeszcze raz i będziemy mieli wiele radości w Tokio. To jest chyba ten czas, panie trenerze. Proszę wziąć statuetkę Gutmana, ufundowaną przez PKN Orlen. Każda jest podpisana, wygrawerowany napis pana imię i nazwisko. I powiedzmy też, że otrzymuje pan bon podarunkowy, paliwowy na 3000 zł i oczywiście zestaw upominków ufundowany przez pozostałych sponsorów i partnerów. Gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Prosimy o więcej utalentowanych zawodników i postaramy o więcej sukcesów. Się. A skoro o zawodnikach mowa, to właśnie teraz poznamy 10 najlepszych zawodników w kolejności od miejsca 10, ale najpierw przypomnijmy, kto w ogóle został nominowany. To jest kolejność alfabetyczna. Barbara Bieganowska,
Adam Brzozowski i Kamil Kuczyński. Adrian Castro. Patryk Chojnowski. Kinga Druszcz. Faustyna Kotłowska. Jolanta Majka i Michał Gadowski. Wojciech Makowski. Natalia Partyka. Oraz Renata Śliwińska. No to teraz już chyba możemy spokojnie porozmawiać z prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, bo Polski Komitet Paraolimpijski działa nie tylko w sferze sportu, w praktyce można by rzec, ale też wydawniczo. I co to jest za publikacja? Trzymam w ręku, można powiedzieć, gorący jeszcze egzemplarz albumu, który dokumentuje drogę do Tokio w tym najbardziej trudnym okresie, gdzie w zasadzie rzeczy alternatywne stały się normą, gdzie trening głównie przeprowadzany był w jakiejś przestrzeni okołodomowej przez zawodników, ale nasi trenerzy i zawodnicy poradzili sobie z tym bardzo dobrze, o czym świadczą te wspomniane wcześniej rekordy świata. A to już jest pewnego rodzaju tradycja. Staramy się dokumentować tą całą faktografię związaną z procesem przygotowawczym i od Rio wydajemy takie albumy, które dokumentują drogę do igrzysk i później no, puentują kolejnym wydawnictwem same igrzyska. Będzie na pewno też po Tokio, jeśli już dojdą do skutku te igrzyska, kolejna książka trafi do druku. Służy też... Z dodrukiem kolejnych medali i sukcesów naszych paralekkoatletów. Tego będziemy chcieli dokonać, natomiast powtórka tego sukcesu z Rio będzie na pewno bardzo trudna. Oczekiwania w stosunku do paraolimpijczyków są coraz wyższe. Ludzie chcą, kibice sportowi chcą oglądać kolejne medale paraolimpijskie, natomiast ten sport ciągle ewoluuje, profesjonalizuje się, te różnice pomiędzy czołowymi zawodnikami są coraz mniejsze, to są ułamki sekund, to są centymetry, więc nie będzie łatwo. A cały świat chce no, przywozić jak najwięcej medali. A ile tych medali się spodziewacie? To jest trudne pytanie. Chcielibyśmy powtórzyć wynik, dzięki któremu znaleźlibyśmy się w pierwszej dziesiątce w klasyfikacji medalowej, bo taki rezultat był osiągnięty ostatnio i przedostatnio, ale to nie będzie łatwe. Ten rok był także momentem do tego, by zrehabilitować się. Dla niektórych zawodników były starty, była droga do igrzysk, a dla niektórych był to właśnie okres do tego, by wyleczyć kontuzję. No rzeczywiście, ta sytuacja dla niektórych zawodników, tych kontuzjowanych, była sprzyjająca. Dla tych, którzy są wschodzącymi gwiazdami, też był to dobry czas, bo wydłużony rok przygotowania na pewno pozwoliły tym zawodnikom wspiąć się na jeszcze wyższy poziom sportowy. Trudny z kolei był dla tych, którzy planowali zakończenie kariery sportowej właśnie w Tokio, bo muszą jeszcze przez jeden rok ciężko pracować po to, żeby pożegnać się na miarę swoich wypracowanych wcześniej możliwości sportowych. Dobrze, to lecimy dalej, bo czas poznać najlepszych sportowców w tym roku. Widzą już Państwo piękne statuetki dla wszystkich nominowanych. Jest to Sir Ludwig Gutmann, zatopiony w szkle. Jest to hologram, piękna statuetka. Te statuetki zostaną wysłane do wszystkich pocztą. Tak, z napisem uwaga szkło, więc proszę czekać na takie przesyłki. Oczywiście wszystko zdezynfekowane w reżimie sanitarnym, proszę się nie obawiać, a jesteśmy też winni informację, że wszyscy nominowani zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 10 do 2, otrzymają właśnie te szklane statuetki, które są fundowane przez sponsora strategicznego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Wszyscy też nominowani otrzymają bon paliwowy na 1000 zł i oczywiście zestaw upominków ufundowany przez pozostałych sponsorów i partnerów. W takim razie powiedzmy, kto zajął miejsce 10. Miejsce 10. Barbara Bieganowska, para lekko atletyka.
Na tegorocznych halowych paralekkoatletycznych mistrzostwach świata Federacji Virtus w Toruniu zdobyła złoty medal w biegu na 1500 metrów, jednocześnie bijąc halowy rekord świata, uzyskując czas 4:36.03. Wielokrotna mistrzyni paraolimpijska w kategorii T20. Miejsce dziewiąte. Adam Brzozowski i Kamil Kuczyński. Para kolarstwo tandemowe. Podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Milton w Kanadzie sięgnęli po srebrny medal w sprincie drużynowym oraz brązowy w sprincie indywidualnie, broniąc tym samym swoich osiągnięć z poprzednich mistrzostw. Miejsce ósme. Patryk Chojnowski. W sezonie 2019-20 był najlepszym polskim zawodnikiem polskiej Superligi Tenisa Stołowego. Wygrał 23 z 32 pojedynków. Zakwalifikował się na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio w 2019 roku. Został wicemistrzem Polski seniorów. Ważne, osób pełnosprawnych. Miejsce siódme. Renata Śliwińska, paralekkoatletyka. W trakcie tegorocznych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce pobiła rekordy świata w kategorii F64 w pchnięciu kulą i w rzucie oszczepem. Wywalczyła kwalifikację do igrzysk w Tokio w konkurencji rzutu dyskiem. Medalistka Mistrzostw Świata i Europy. A teraz chwila przerwy, bo jest z nami Dariusz Wojda z akcji Polish Wings. Witamy cię, Darku. Znamy się, bo robiliśmy też materiał dla naszego magazynu Pełnosprawni. Uczestniczycie w akcji, cały czas zbieracie pieniądze dla Jacka Gaworskiego na jego rehabilitację. Jak jest? Jakie są efekty tej akcji? Na tą chwilę mamy uzbierane 222 tysiące złotych. Z 300, które zaplanowaliśmy. I tak troszeczkę przydławiła się ta nasza zbiórka. Organizujemy teraz aukcje charytatywne na naszej stronie, na naszym profilu na Facebooku. I dzięki tym aukcjom powoli gromadzimy kolejne pieniądze, powiększając tą zbiórkę. Coś mi się wydaje, że właśnie dlatego trzyma pan w dłoni rakietkę tenisową. Tak, tak. Dziś wystartowała o godzinie 19 aukcja charytatywna z rakietką otrzymaną od Natalii Partyki. No jakaś cena wywoławcza jest? Cena wywoławcza 500 zł. Zachęcamy. Zapraszamy na profil, nasz profil na Facebooku Polish Wings 100 km przez Saharę dla Jacka Gaworskiego. Zbieramy pieniądze dla ciężko chorego paraolimpijczyka i pomóżcie nam tą kasę uzbierać. Biegliście przez Saharę. Ja wiem, że Mateusz ma też ważne pytanie. No właśnie nie biegłem, ale strasznie chciałbym pobiec, bo wyczyn jest niesamowity. Przebyliście 100 kilometrów przez Saharę w pełnym słońcu. Opowiedz, jak było, jak się biegło, jaki to wyczyn, bo wygraliście ten ultramaraton. Tak, pojechaliśmy tam z zamiarem wygrania tej imprezy drużynowo i zrealizowaliśmy ten cel. Wszyscy dobiegliśmy do mety. No i cóż, no było bardzo gorąco, trudno, wymagająco. 100 kilometrów w dużej większości po piachu i ze sporym deficytem wody. Natomiast no, w przedziale między 12 godzin a 16 podocieraliśmy wszyscy na metę. Co ważne, ze 132 uczestników do mety nie dotarło 47, więc to tylko pokazuje, jak trudny jest ten bieg i jakie wymagające warunki stawia Sahara. Panie Darku, warto jeszcze powiedzieć, dlaczego zbieramy te pieniądze dla Jacka Gaworskiego? Dlaczego te pieniądze są tak istotne? Jacek Gaworski zachorował na stwardnienie rozsiane w 2004 roku i leczy się lekiem, który finansuje z własnych pieniędzy, ponieważ jakby nie wspiera go Polska Służba Zdrowia z różnych tam powodów. Koszt miesięcznej kuracji, która pozwala mu żyć, po prostu żyć, funkcjonować, to jest 5500 zł, trzeba zaznaczyć, miesięcznie.
plus jeszcze jakieś inne pośrednie koszty, które towarzyszą walce z tą chorobą. W 2012 roku Jacek zachorował na nowotwór mnogi rdzenia, więc ta choroba dodatkowo jakby pogrążyła jego organizm i w cierpieniu, i we wszelakich ułomnościach. My zdecydowaliśmy się wspierać Jacka, ponieważ jakby zdaliśmy sobie sprawę tutaj po kontakcie z Polskim Związkiem Paraolimpijskim, no, że on bez tego wsparcia, bez dołączenia jakby Jacka do tego projektu Polish Wings 100 km przez Saharę, jakby nie będzie w stanie funkcjonować. I tutaj wszelkie działania, które poczyniliśmy z Polskim, zaznaczam, Związkiem Paraolimpijskim, no jakby doprowadziły nas do tego punktu, w którym jesteśmy, czyli aukcje charytatywne, wszelkiego rodzaju informacje na social mediach, no i pełna współpraca. Panie Darku, dziękujemy za to wsparcie. Pozdrawiamy też Jacka Gaworskiego. No i liczymy, że może w kolejnym, tak, przyszłorocznym plebiscycie będzie jednym z nominowanych. Bardzo byśmy chcieli, żeby Jacku wrócił do sportu. A teraz czas na kolejnych. No to co? Czas na miejsce szóste. Miejsce szóste, a ogłoszenie, kto zajął to miejsce, poprosimy panią Sylwię Dobkowską, kierownika działu PR i marketingu Instytutu Monitorowania Mediów. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, z Polskim Komitetem Paraolimpijskim współpracujemy już od lat, udostępniając najlepsze narzędzia do monitorowania mediów i tym samym wspierając rozwój działań Komitetu w obszarze komunikacji PR, a ta dotycząca łamania barier, łamania stereotypów oraz udowadniania, zgodnie z przesłaniem dzisiejszego wydarzenia, że niemożliwe nie istnieje, jest bardzo ważna dla nas wszystkich, szczególnie w obecnych czasach. Dlatego ja dzisiaj mam zaszczyt w imieniu Instytutu Monitorowania Mediów przekazać Państwu informację, iż szklaną statuetkę za miejsce szóste w drugim plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na sportowca roku 2020 otrzymują Jolanta Majka Pawlak, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Europy, wywalczyła kwalifikacje na Igrzyska w Tokio 2020 w parawioślarstwie. W tym samym roku podczas Mistrzostw Europy w Poznaniu sięgnęła po brązowy medal. Na Mistrzostwach Europy na egrometrze wioślarskim w Pradze także zdobyła brązowy medal. Oraz, szanowni Państwo, to nie wszystko, na Mistrzostwach Świata na egrometrze wioślarskim w Bostonie pani Jolanta odebrała złoty medal. Serdeczne gratulacje. Statuetkę otrzymuje także Michał Gadowski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata i Europy, który także zdobył kwalifikacje na Igrzyska Tokio 2020 w parawioślarstwie. W 2020 roku podczas Mistrzostw Europy w Poznaniu zdobył brązowy medal, a na Mistrzostwach Świata na egrometrze wioślarskim w Bostonie złoty medal. Oraz pan Michał złoty medal odebrał również na Mistrzostwach Europy na egrometrze wioślarskim w Pradze. Fantastyczne osiągnięcia, serdeczne gratulacje. Panie Jolanto, panie Michale, gratulujemy. Pani Sylwia już praktycznie wszystko powiedziała, jeśli chodzi o osiągnięcia, to ja tylko dodam, że ten medal Mistrzostw Europy w Poznaniu można było oglądać podczas transmisji na antenie TVP Sport, bo to wydarzenie jakby odbiło się także szerokim echem na naszej antenie. Mamy nadzieję, że tych transmisji z wydarzeń ze sportu paraolimpijskiego będzie w tym najbliższym roku jeszcze więcej. Myślę tutaj oczywiście o Igrzyskach Paraolimpijskich. Było te zdjęcia, które widzieliście przed sekundą, były to zdjęcia z Bydgoszczy. Tam właśnie spotkałem naszych paraolimpijczyków, a teraz czas na miejsce piąte. A ogłoszenie, kto zajął właśnie miejsce piąte, poprosimy prezesa firmy 4F, pana Igora Klaje. Dla marki 4F to ogromny zaszczyt wspierać Polski Komitet Paraolimpijski na najważniejszych imprezach olimpijskich. Ostatnie były to Igrzyska Zimowe w Pjongczang, a przed nami Tokio. Jest to
ogromny zaszczyt wypełniać nasze zobowiązania, mając na uwadze, jak ważna jest dla zawodników i trenerów zewnętrzna identyfikacja. Dziś mam zaszczyt wręczyć statuetkę w kategorii sportowiec 2020 roku. Miejsce piąte. Otrzymuje je Natalia Partyka. W 2020 roku Natalia Partyka wywalczyła po raz kolejny awans na Igrzyska Paraolimpijskie i Olimpijskie w Tokio. Jest wielokrotną medalistką Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Na co dzień występuje w czeskiej ekstraklasie tenisa stołowego. Gratulujemy. Gratulujemy. Natalia jest także najbardziej rozpoznawalnym sportowcem paraolimpijskim. Pewnie dlatego, że także jest olimpijką. No tak, i mamy nadzieję, że tych medali w przyszłym roku zdobędzie wór, tak jak było w poprzednich latach. Tak było, a teraz czas na miejsce czwarte. A o ogłoszenie, kto zajął czwarte miejsce, poprosimy panią Annę Rulkiewicz, prezes LuxMed spółka ZO. Szanowni Państwo, droga rodzina paraolimpijska, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj kilka słów do Państwa skierować, aczkolwiek zawsze byłam z Państwem bezpośrednio, a tutaj mamy trudny rok i niestety mogę tylko powiedzieć na odległość, ale bardzo się cieszę naprawdę, że jako główny partner medyczny wspieramy Państwa w Waszej drodze po sukcesy, po medale, jesteśmy z Wami w trudnych chwilach i czujemy się naprawdę zaszczyceni, że jesteśmy częścią tej wspaniałej rodziny. Dzisiaj mam wielką przyjemność przede wszystkim wymienić osobę, którą znam osobiście, która jest wyróżniona i która zdobyła czwarte miejsce w drugim plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w kategorii sportowiec roku 2020, a jest nim pan Wojciech Makowski. Myślę, że znana nam osoba wszystkim. Ja miałam przyjemność osobiście rozmawiać, a też słuchać wystąpień pana Wojtka i jestem pod wielkim wrażeniem jego jako człowieka, ale też jego ogromnych sukcesów, dlatego że jest to medalista, który zdobył medale podczas Igrzysk Paraolimpijskich, również Mistrzostw Świata, jak i Europy. Panie Wojtku, z całego serca szczerze gratuluję. Wszystkiego dobrego. Wojtek Makowski w 2020 roku oprócz treningu skupił się na ukończeniu swojego autorskiego muzyczno-sportowego projektu Bo mi się chce, w ramach którego przygotował piosenkę z zespołem Sound & Grace. Stworzył do niej teledysk razem z innymi sportowcami i rozpropagował akcję społeczną Bo mi się chce. Medalista Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Gratulujemy i bardzo byśmy chcieli posłuchać tego, co stworzył Wojtek Makowski. Razem z Sound & Grace. Bo efekt jest niesamowity. Dokładnie tak, bo mi się chce. Chociaż wiem, jest za późno o chwilę, jakby ktoś z głębokiego snu wyrwał mnie prosto w mrok i odwrotu nie widzę. Spróbować chcę jeszcze raz. Mały gest zmienić bezczynność, milczeć mniej, nawet gdyby milczał cały świat. Nie być już dla nikogo kamieniem. Próbuję dziś jeszcze raz. Nie chcę już być dla mnie. Tu czekanie nic nie zmieni. Zamiast skarbu strach minie. Czas nadzieję je zamienić. Pełno mam marzeń i pełne serce. I mimo wszystko wiarę w lepsze. Nie chcę znów być dla mnie. Znajdę w sobie siłę. Bo mi się chce. Dawać więcej, bo zawsze z siebie więcej można dać. Zawsze mieć ten tylko dla nas czas. Tylko dla nas, tylko dla nas. Tak by spokój budził mnie
pierwszy co dzień spróbować chcę znaleźć sens. Nie chcę już pustych oczu i serca biernie patrzeć, jak się obok kręci ten świat. Chociaż wiem, nie wszystko mi wyjdzie. Dziękuję dziś, że szansę mam. Nie chcę już być na nie. Tu czekanie nic nie zmieni. Zamiast karmi strach i nie. Czas nadzieję je zamienić. Pełno mam marzeń i pełne serce. I mimo wszystko wiarę wlecz. Nie chcę znów być na nie. Znajdę w sobie siłę. O mi się chce. Ale ja chcę rozgryźć sekret, jak wykuć swoje miejsce w świecie, tak jak Skaldum Petre. Bo twoje przekleństwo może też być twoim darem. Oczy to zwierciadło duszy, mam w ich ślepą wiarę, że życie bez wyzwań to przecież duchowy areszt, że życie zbyt lekkie czasem stanie się ciężarem. Chcę czuć się potrzebny, kompleksy pogrzebny, większy entuzjazm, nim uzbrojmy się po zęby. Nie chcę już być na nie. Tu czekanie nic nie zmieni. Zamiast karmić strach i gniew, czas nadzieję je zamienić. Pełno mam marzeń i pełne serce. I mimo wszystko wiarę w lepsze. Nie chcę znów być na nie. Znajdę w sobie siłę. O mi się chce. Nie wiem, Sylwia, jak ty, ale ja podczas oglądania teledysku tego właśnie za każdym razem mam ciarki na plecach i gęsią skórkę. Jest niesamowity i od razu faktycznie mi się chce poznać, kto będzie na miejscu trzecim. Tak, tak, rzeczywiście. A poprośmy o to panią Annę Krupkę, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu. Ona wiedziała pierwsza, to słuchamy. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło reprezentować Ministerstwo Sportu podczas rozdania statuetek Gutmana z okazji finału drugiego plebiscytu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na sportowca roku 2020. Chciałam z tego miejsca podziękować wszystkim polskim sportowcom z niepełnosprawnościami. Inspirujecie nas do przełamywania barier i stereotypów. Dziękuję zawodnikom, trenerom i wszystkim, którzy pracują w organizacjach związanych z polskim ruchem paraolimpijskim. To dzięki Wam możemy kibicować naszym sportowcom rywalizującym na arenach międzynarodowych. Wieloletnia współpraca Ministerstwa Sportu z Polskim Komitetem Paraolimpijskim ma dla nas ogromne znaczenie. Ta współpraca opiera się nie tylko na wspieraniu finansowania kwalifikacji zawodników do igrzysk, czy choćby zapewnieniu świadczeń stypendialnych, ale także we wspieraniu działań w obszarze promocji czy legislacji. Szanowni Państwo, nagrodę w kategorii Sportowiec roku 2020, miejsce trzecie, otrzymuje pani Faustyna Kotłowska, nasza paralekkoatletka specjalizująca się w konkurencjach rzutowych. Pani Faustyno, serdecznie gratuluję zdobycia tej nagrody, gratuluję sukcesów, medali na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, kwalifikacji do igrzysk. Gratuluję także pobicia rekordu świata w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Trzymamy kciuki za pani kolejne sukcesy, także te w Tokio. Trzymamy kciuki. Miejsce
trzecie Faustyna Kotłowska, para lekkoatletyka. Faustyna w trakcie tegorocznych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce pobiła rekordy świata w kategorii F64 w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem. Wywalczyła kwalifikacje do igrzysk w Tokio w konkurencji rzutu dyskiem. Jest medalistką Mistrzostw Świata i Europy, a prywatnie bardzo lubi samochody. Pozdrawiamy Faustynę i zobaczmy, co powiedziała nam Faustyna, która nie wie, które miejsce zajęła. Dziękuję za nagrodę oraz nominację w drugim plebiscycie Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Jestem wdzięczna osobom, które zdecydowały się oddać swój głos na moją osobę. Na szczególne podziękowania zasłużyli twórcy mojego sukcesu, trenerzy, fizjoterapeuci, przyjaciele kadrowi oraz wszyscy, którzy wierzą w moje możliwości. Dziękuję. No to teraz już emocje rosną, bo czas na miejsce drugie, a nazwisko sportowca, które je zajął, ogłosi pan Krzysztof Michałkiewicz, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, cieszę się ogromnie, że mimo pandemii możemy dzisiaj się spotkać, aby poznać laureatów plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera sportowców niepełnosprawnych. Tym bardziej miło mi, że mogę dzisiaj ogłosić, kto został laureatem drugiego miejsca w tym plebiscycie. Laureatem drugiego miejsca w plebiscycie Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku jest pan Adrian Castro, dyscyplina szermierka na wózkach. Zwyciężył on w zawodach Pucharu Świata w szabli w kategorii B. Jest liderem światowego rankingu w szabli mężczyzn kategorii B z 18-punktową przewagą nad drugim w tabeli zawodnikiem. Jest także brązowym medalistą Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Laureatowi przesyłam serdeczne gratulacje, a Państwu życzę miłego wieczoru. My też gratulujemy. Adrian jest również doskonałym animatorem i nauczycielem i to warto powiedzieć. Zobaczmy go w akcji. Mamy takie ilustracje, chętnie zobaczymy, bo Adrian jest jednym z najlepiej prowadzących projekt Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego WF z paraolimpijczykiem. Ostatnio podobno zrobił furorę podczas lekcji z trzylatkami, więc jeśli znajdzie następców, bardzo byśmy chcieli, bo przecież jego sukcesy są ogromne. Ja pamiętam, że wówczas uczył szermierki także mnie, więc serdecznie Adriana pozdrawiamy. Pozdrawiamy Adriana. Jesteśmy bardzo ciekawi, co powie, bo mamy takie nagranie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za nominację i nagrodę w plebiscycie. Jest to dla mnie ogromna mobilizacja przed nadchodzącym sezonem, który mam nadzieję będzie rokiem olimpijskim i rokiem, w którym znów będziemy mogli się cieszyć normalną rywalizacją sportową. Dziękuję wszystkim za głosy i gratuluję pozostałym nominowanym i wyróżnionym. A teraz to, na co wszyscy czekali, czyli ogłosimy, kto zdobędzie tego pięknego Gutmana w kategorii Sportowiec Roku 2020. A o ogłoszenie, kto został laureatem i kto otrzyma tego pięknego Gutmana, poprosimy pana prezesa zarządu City Handlowy, Sławomira Sikorę. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że mogę dzisiaj być z Państwem. Świat online'owy, choć nigdy nie zastąpi nam energii, jaką czerpiemy z bycia razem, pozwala nam dzisiaj spotkać się i w szczególny sposób uhonorować wysiłki naszych wyjątkowych sportowców. Bohaterów, którzy uczą nas przekraczać własne granice, ale przede wszystkim pokazują, jak dzięki pasji, determinacji i codziennej pracy można zdobywać wymarzone szczyty. Trzeba marzyć odważnie, ale trzeba też konsekwentnie dążyć do celu. Choćby droga była kręta i wyboista. Brzmi prosto? Przyjrzyjcie się zatem osiągnięciom naszych finalistów i spróbujcie choć w części zdobyć tyle, co oni. To superheroes, a ich historie to żywe inspiracje do działania. Bardzo Wam wszystkim za to dziękujemy. Dla mnie wszyscy finaliści jesteście już wygranymi. Czas jednak na otwarcie oficjalnej koperty i
ogłoszenie, że zwyciężczynią plebiscytu, drugiego plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w kategorii Sportowiec roku 2020 jest Kinga Druszcz, szermierka na wózku. Szermierka jest pięknym i pełnym paradoksów sportem. Mówi się, że pozwala ona wyzwolić wewnętrzną agresję, ale zarazem zapanować nad emocjami. To wyrafinowana sztuka, w której z ogromną gracją i znakomitymi wynikami odnajduje się właśnie pani Kinga. Bardzo gratuluję i myślę, że inaczej niż podczas walki może pani Kingo, spokojnie okazać emocje. Gratuluję i bardzo dziękuję. Zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata w szabli w kategorii Aweger. W światowym rankingu w szabli kobiet w kategorii A zajmuje obecnie drugie miejsce, ale ma tylko 3 punkty straty do liderki w rankingu klasyfikacyjnym do Tokio. Jest pierwsza i co ważne, Kinga Druszcz jest z nami we własnej osobie. Bardzo się cieszymy, gratulujemy. Kingo, i od razu możesz wziąć tego Gutmana. Ja wiem, że to jest statuetka, na którą wszyscy sportowcy, parasportowcy w Polsce ciężka, czekają. Ale myślę, że się polubimy. Tutaj trzeba zaznaczyć, że Kinga była dziewczyną, która nosiła maskę, zanim to stało się modne. Jak się czujesz, powiedz, z tą statuetką? No, jest ciężka. Tak jak już wspomniałam, na pewno się polubimy, ale jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. No i odebrać tą statuetkę, bo rok temu miałam okazję odebrać statuetkę za 3. miejsce, więc jest to na pewno duże wyróżnienie dla mnie w tym roku. Dodamy, że oprócz statuetki Gutmana ufundowanej przez PKN Orlen i bonu paliwowego na kwotę 3000 zł będziesz mogła sporo jeździć oraz prezentów od partnerów zwycięzca tegorocznego plebiscytu otrzymuje także nagrodę finansową i jest to 10 tysięcy złotych ufundowane przez Polski Komitet Paraolimpijski. Warto było więc wskoczyć z tego 3. miejsca na miejsce pierwsze. Serdecznie gratulujemy. Powiedz nam teraz, jak ty się czujesz w tym właśnie roku i na rok, właściwie już na pół roku przed igrzyskami w Tokio? Myślę, że ten rok zaskoczył wszystkich, więc nie będę nudna, jeśli powiem, że no wszyscy jesteśmy zaskoczeni i żyjemy w takich niepewnych czasach. Nie wiemy, kiedy odbędzie się kolejny start. Więc trenujemy, przygotowujemy się jak do normalnego startu. No jest ciężko, ale myślę, że warto pokonać te przeszkody, żeby później stać się tego silniejszym. A dlaczego akurat szermierka? Szermierką zainspirowałam się w podstawówce. Mój WF-ista okazał się moim późniejszym trenerem, pan Krzysztof Wątor, zachęcił mnie do tego sportu. No i tak już zostało. Walczę teraz od 3 lat na wózku. Odnajduję się w tym, także myślę, że mogę powiedzieć, że jestem spełniona aktualnie. Kinga, ale ty podbiłaś ten sport paraolimpijski, tak jak mówisz, praktycznie w 3 lata wywindowałaś na samą górę, zostawiłaś w tyle zawodników, którzy uprawiają szermierkę bardzo długo. I tak się zastanawiałam o twoją motywację, skoro jesteś już na tym topie. Gdzie ją czerpiesz? Skąd ją czerpiesz? Mi w szermierce na wózku pomogło na pewno doświadczenie z wcześniejszych lat, które zdobywałam przez 12 lat. Skąd czerpię motywację? Motywują mnie każde zdobywane trofea, medale. Nie uważam, że jestem liderką światowego rankingu, no bo nie wygrałam Mistrzostw Świata, więc nie mogę powiedzieć, że jestem mistrzynią. Sama nie lubię, jak ktoś tego mnie mówi. Staram się robić dobrą szermierkę i... Obyś robiła ją jak najdłużej. A te medale i sukcesy jeszcze kolejne oczywiście przyjdą. Pochwal się, albo raczej zdradź nam, gdzie powędruje ten Gutman, gdzie on będzie stał, na jakim miejscu w twoim domu? Powędruję na pewno na półkę z moimi statuetkami do tej pory uzyskanymi z medalami z szermierki na wózku. Będzie takim na pewno pierwszym rzucającym się w oczy po wejściu do mojego mieszkania.
Kinga, bardzo, bardzo ci gratulujemy. Wiemy, że ten przyszły rok będzie trudny także dla ciebie, ale no skoro już jesteś w tym topie, to myślę, że złoto na igrzyskach to jest to, w co celujesz, co byś chciała najbardziej? Ja nie lubię prognozować, ale na pewno będę o to walczyć i tak jak do tej pory ciężko trenować, żeby do tego dojść. No to oby to złoto paraolimpijskie obok tego Gutmana gdzieś leżało, stało. Tego ci życzymy. Bardzo dziękuję. Gratulujemy. Gratulujemy i chyba czas, bo tych laureatów było całkiem sporo, no to przypomnijmy sobie, kto dziś otrzymał nagrody. Ta Druszcz. Organizacja sportowa PZSN Start. Wydarzeniem sportowym roku były 48. Para Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. A trenerem roku Zbigniew Lewkowicz. Nagroda specjalna zaś powędrowała do Renaty Bieleckiej, przyjaciela sportu paraolimpijskiego. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali dziś i te złote Gutmany, i te szklane. I mamy nadzieję, że już w przyszłym roku spotkamy się w większym gronie, że ta gala będzie mogła się odbyć w normalnych warunkach. A tymczasem jedyne, na co możemy zaprosić, to magazyn Pełnosprawni, bo w ten sposób możemy się z Państwem spotykać każdego tygodnia w sobotę w TVP1 od godziny 8:40. Tam będzie też w najbliższą sobotę skrót całej gali, więc serdecznie zapraszamy. Dziękujemy też wszystkim partnerom, sponsorom, partnerowi głównemu dzisiejszej gali, dzisiejszego plebiscytu City Handlowe oraz współfinansującemu dzisiejsze wydarzenie Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dziękujemy też wszystkim, którzy byli dziś z nami. A był to PKN Orlen, sponsor strategiczny, PKPAR, fundator statuetek i bonów paliwowych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 4F, sponsor platynowy, sponsor kolekcji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Allianz, partner ubezpieczeniowy. LuxMed, partner medyczny. Toyota. Instytut Monitorowania Mediów. Dziękujemy też patronom medialnym TVP Sport i Polskiemu Radiu SA. A także Polskiemu Muzeum Sportu i Turystyki za wspaniałą gościnę. Tak, to już koniec. Dziękujemy za tą godzinę i 22 minuty dokładnie. Tak jak już powiedzieliśmy, mamy nadzieję, że będzie tylko lepiej, że kolejny plebiscyt, trzeci w przyszłym roku, będzie już w innych warunkach i z jeszcze większą liczbą nominowanych medalistów, mamy nadzieję, z Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Oby tak było. Żegnają się z Państwem Sylwia Michałowska i Mateusz Jarecki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.